Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomark przy stacji metra Stokłosy, gdzie się spotykamy co jakiś czas, żeby sobie pogawędzić o książkach. A także nie o książkach, ale dzisiaj akurat będzie o książkach. Proszę Państwa, czasem jest tak, że ja mam coś w głowie i próbuję namówić ludzi do jakichś projektów, ale oni tego nie chcą robić albo uważają, że ja nie mam racji. Jest mi potem bardzo smutno, że te moje pomysły nie są wdrożone w życie. Ale później na przykład pojawia się coś albo ktoś, kto ten mój żal i to niespełnienie w jakiś sposób niweluje i próbuje temu zadośćuczynić bezwiednie zupełnie. Proszę Państwa, pojechałem do Łodzi, spotkałem tam pana Kusińskiego, wydawcę tej oto książki. Pogadaliśmy krótko, bo nie było czasu. Bo ja już w zasadzie nie mam czasu na nic poza bieganiem i załatwianiem poszczególnych spraw. Dostałem w prezencie tę książkę i kilka innych. I proszę Państwa, oto sny moje stały się prawdą. To znaczy, będę miał w ofercie prawdziwe, sensacyjne książki, nie napisane przeze mnie w dodatku i nie obciążające mnie, czyli wydane przez kogoś innego. I to są, proszę Państwa, historie nieprawdopodobne, ponieważ to są historie z Łodzi. Łódź, jak wiemy, jest miastem niezwykłym. Jak ostatnio rozmawiałem z panem Kusińskim na temat tej książki i innych książek, które on wydał, książek o Łodzi, to się zeszło na to, co jest prowincją, a co nie jest prowincją. I taką definicję miasta Łódź wymyśliłem, że Łodzi w żaden sposób nie można nazwać miastem prowincjonalnym, dlatego że stworzenie tej aglomeracji, jej rozwój wiąże się wyłącznie z samymi globalnymi interesami. Tam nie ma cienia lokalności. To już Warszawa jest bardziej prowincjonalna. I trudno mówić o Łodzi w kategoriach prowincji. Więc proszę Państwa, wszystko co dotyczy Łodzi, ze szczególnym wskazaniem na Łódź fabrykancką i Łódź międzywojenną, a nawet Łódź powojenną, bym taką tutaj hipotezę postawił, jest światowe. To sobie powiedzmy wprost, jest światowe. Ja nie mam ani żadnych kompleksów, jeżeli idzie o Łódź, ani żadnych resentymentów. Znam Łódź słabo, mam trochę kolegów w Łodzi. Pochodzę z zupełnie innych rejonów, więc nie mam żadnego interesu w promocji Łodzi. Natomiast, proszę Państwa, to co się w Łodzi działo, na wszystkich poziomach, od pałaców milionerów kończąc na jakichś podrzędnych knajpach i podrzędnych fabryczkach gdzieś tam przy wodnym rynku usadowionych, miało wymiar światowy. Proszę Państwa, to czym mnie pan Kusiński tutaj uraczył, to jest powieść, która się nazywa Recepta na miliony. Powieść tę napisał Bolesław Lesman i ona została wydana raz jeden w roku 1967, po czym Bolesław Lesman w następnym roku został razem z innymi Żydami łódzkimi i polskimi wyekspediowany za granicę. On w przeciwieństwie do wielu z nich, którzy wtedy wyjechali, nie trafił na żadną bezpieczną posadkę, czy jakieś bezpieczne miejsce, w którym mógł przeżyć spokojnie, ale trochę się tułał. W końcu wylądował jako taksówkarz w Republice Federalnej Niemiec i tym taksówkarzem sobie był, dopóki nie ostukał się z językiem na tyle, żeby móc podjąć pracę dziennikarza, tak jak to taką, którą wykonywał w Polsce. Był redaktorem, był dziennikarzem, reporterem jednego z łódzkich dzienników. Proszę Państwa, nie wiem, co najpierw powiedzieć, czy o książce, czy o autorze. To, jak już było o autorze, to będę kontynuował. Autor, Bolesław Lesman, proszę Państwa, był to człowiek typowy dla środowiska i typowy dla miasta. Taki bon vivant, wywodzący się z rodziny przedwojennych, ubożuchnych fabrykantów, chyba wody sodowej fabryczkę miała rodzina. Po wojnie był dziennikarzem, był poglądów zdecydowanie lewicowych. Natomiast ten duch Łodzi, który go inspirował, proszę Państwa, powoduje, że książka, którą napisał, jest książką światową. To znaczy język, którego pan Lesman używa, sytuacje, które opisuje, wyrazy, które są tutaj stosowane, pojęcia z zakresu finansów i ekonomii,
są po prostu z Wall Street, są globalne. To są demaskacje, to nie jest nic, co by można było nazwać właśnie prowincją. Natomiast pan Lessman został przez parę osób bardzo źle potraktowany ze względu na to, że napisał taką książkę. Otóż zarys tej powieści on zaniósł takiemu aparatczykowi, panu Chylińskiemu bodajże, z telewizji łódzkiej. Pan Chyliński, przeczytawszy, o czym będzie ta książka, cały szczęśliwy wręczył te zapiski, które stanowiły szkielet recepty na miniony, Jerzemu Urbanowi. Jerzemu Urbanowi, proszę Państwa. Jerzy Urban, proszę Państwa, wybitny autor, naprawdę. Ja to uwielbiam. Uwielbiam to jak grafoman, który ma za sobą poparcie służb, partii, nie wiadomo kogo jeszcze, zaczyna odstawiać wielkiego pisarza, prawda? I występuje pod 60 pseudonimami. Ja też występuję czasem, występowałem czasem pod pseudonimami, ale to były inne okoliczności. Proszę Państwa, no, co zrobił Jerzy Urban? Jerzy Urban ukradł, przepraszam, może nie ukradł, posłużył się powieścią, zarysem powieści Bolesława Lessmana i napisał własną. Ale napisał właśnie tak, jak pisze człowiek spoza miasta światowego, jak pisze prowincjusz, jak pisze ktoś aspirujący i nierozumiejący, o co chodzi, a w dodatku bardzo mający takie silne parcie na to, żeby sobie zyskać uznanie, tak? Tych, którzy akurat rządzą. I powstała książka napisana pod pseudonimem Andrzej Izerski, która się nazywa Widzewski Królik. Widzewski Królik. No to teraz, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, o kim jest ta książka. Kto jest bohaterem tej powieści? Oskar Kohn. Oskar Kohn, proszę Państwa. Oskar Kohn, człowiek, który, jak to wieszcz powiedział, a talentem świata obywatel. Oskar Kohn przez Bolesława Lessmana został opisany jako człowiek poważny. To znaczy jako wróg ludu pracującego miast i wsi, bo przypominam, że Bolesław Lessman, dziennikarz łódzki, całkowity Żyd, wyznawał poglądy lewicowe. I on się karierą Oskara przejął bardzo. Uznał go za człowieka poważnego, niezwykle groźnego i opisał go serio, razem ze wszystkimi okolicznościami, w jakich Oskar Kohn zrobił karierę, w jakich żył, zarządzał swoją fabryką. To wszystko jest opisane niesłychanie nowoczesnym, bardzo plastycznym językiem. Jakby nie powstało w czasach politpoprawności i politagitek gomułkowskich, ale zupełnie, ja nie wiem, bo nawet nie teraz, bo nie ma dzisiaj nikogo, kto by taką książkę napisał. A na pewno nie zrobi tego Jerzy Urban. Więc no to jest dzieło, nie lubię tego wyrazu, ale czasem trzeba go użyć, ponadczasowe, proszę Państwa. Przekonany socjalista przez komunistów zniszczony opisuje rekina kapitalizmu tak, jak to należy zrobić. A mało tego, opisuje jeszcze wrogów tego rekina kapitalizmu i dokonuje, proszę Państwa, niesłychanej zupełnie demaskacji, o której ja zaraz opowiem. Kiedy usłyszałem, o czym jest ta książka, powiedziałem do pana Kuśnińskiego, ale wie pan, że to jest brakujące ogniwo. A on się uśmiał i powiedział, tak, to jest brakujące ogniwo. Proszę państwa, dwie sceny. Nie, jedna scena, trzy postaci. W 40 roku Oskar Kohn, znany łódzki potentat i milioner, zamiatał liście przed swoją willą, w której mieścił się po wojnie dziekanat łódzkiej szkoły filmowej. Podjechała do niego limuzyna niemiecka. Wszyscy Żydzi byli już zapakowani do getta, ale może nie wszyscy mieli być zapakowani do getta. Podjechała limuzyna niemiecka. Wszyscy wiedzieli, kim był Oskar Kohn. Otworzyły się drzwi, wysiedli z niej oficerowie niemieccy i powiedzieli, panie prezesie, pan raczy wsiąść z nami. I on wsiadł do tego samochodu i oni go wywieźli do Szwajcarii. Tak właśnie. Prezes Kohn został przez hitlerowców wywieziony do Szwajcarii.
w celach nierozpoznanych chyba do dzisiaj. To znaczy sugestia jest taka, pojechała z nim żona, niestety córki zostały i zginęły w łódzkim getcie. Natomiast prezes Kohn wybrał się z tymi Niemcami do Szwajcarii. I sugestia jest taka, Lesman jej nie zawarł w tej książce, ale ja ją państwu zdradzę, że no, łódzki przemysł, to światowe miasto, które no, trzęsło połową, przynajmniej jeżeli nie większą częścią rynku tekstylnego, no, było penetrowane przez tajniaków wszystkich możliwych struktur. Oskar Kohn był od samego początku kajzerowskim agentem. Czy tak było? Tak jak mówię, nie wiemy. Mamy sugestie. To jest sytuacja. Teraz trzy postaci. Największymi wrogami prezesa Oskara była rodzina Aikingonów z Łodzi. Państwo pewnie słyszeli o tej rodzinie, a jeżeli nie, to państwo dopiero usłyszycie i każdy sobie znajdzie. No więc rodzina Aikingonów, żebym dobrze powiedział imiona, na pewno Moto, na pewno Naum i ten trzeci, Max Aikingon. Proszę państwa, w jaki sposób topografia tej rodziny się ukształtowała? Max przy Freudzie. Moto był przemysłowcem amerykańskim z kontaktami w Łodzi, który po wojnie zeznawał przed komisją McCarthy'ego, podejrzany o współpracę z komunistycznym wywiadem, a Naum Aikingon, który przybrał sobie imię Leonid, był najważniejszym oficerem kontrwywiadu radzieckiego, czynnym między innymi w Hiszpanii. Dlatego słysząc tę historię, proszę państwa, powiedziałem, że to jest brakujące ogniwo. Te rewelacje są oczywiście opisane w języku angielskim i po rosyjsku. To nie jest tak, że my tu dokonujemy jakiejś nieprawdopodobnej demaskacji, ale jak zwykle bywa w Polsce tak, że ludzie skupiają się tylko na tym, co im się wskaże palcem, a te rzeczy, które leżą obok, już ich nie interesują, choćby były nie wiadomo jak ciekawe. Ktoś powie, ale to wszystko jest znane, bo przecież rodzina Warburgów też w podobny sposób funkcjonowała. No też, ale proszę państwa, tutaj mamy, jakby to powiedzieć, koszula bliższa ciału, tak? Mamy Łódź i mamy istoty tak niezwykłe, jak Naum Aikingon, czyli Leonid Aikingon, tak? Który ponoć w Hiszpanii, jak tam rezydował i zwalczał kontrrewolucję, to kazał sobie otworzyć krematorium, żeby tych kontrrewolucjonistów szybciej przez komin przepuszczać, bo mu to za wolno szło. Więc proszę państwa, starcie takie, przemysłowiec Kohn kontra przemysłowcy Aikingonowie, wszyscy powiązani w jakiś sposób ze służbami. Opisuje to Bolesław Lesman, który następnie zostaje w wyniku bardzo brzydkiego procesu wyrzucony za granicę, bo mówmy się, Lesman miał zamiar wyjeżdżać i nie należał do tej grupy, która spakowała walizki w 68 i wyjechała. On by tu chętnie został. Natomiast sam fakt, że Jerzy Urban wypożyczył sobie od pana Chylińskiego zarys jego książki, a następnie napisał pod przybranym nazwiskiem Izerski tego widzewskiego królika, no, spowodował pewną irytację. Bolesław Lesman był człowiekiem dosyć pewnym siebie. On się bardzo łatwo wdawał w awantury. Tam miał jakieś sprawy o pobicie. No i generalnie był to mężczyzna malowniczy. Nie stroniący od towarzystwa kobiet. No i też zapewne mający jakieś kontakty, prawda, w resortach. Zdenerwował się niezwykle tym, że Jerzy Urban wykorzystał jego zapiski, złożył sprawę do sądu. I tam, proszę państwa, cóż się stało? No, powołano ekspertów biegłych, ja w tej chwili sobie nie przypomnę nazwisk, biegłych profesorów polonistyki, którzy jasno i wyraźnie, jest wyrok sądu, więc ja nie mogę tutaj oskarżać Jerzego Urbana, bardzo przepraszam, o różne brzydkie rzeczy. Eksperci polonistyki, profesorowie belwederscy stwierdzili, że w ogóle Widzewski Królik nie ma nic wspólnego z książką
Recepta na miliony, napisaną przez Bolesława Lesmana. I to widać wszędzie. Po czym wszyscy koledzy pana Lesmana z redakcji napisali, że bardzo źle on robi, że wszczyna te awantury i tak naprawdę dobrze by było, żeby zwolnił się z pracy, zrezygnował z uprawiania zawodu dziennikarza, a oni mu w tym pomogą, wyrzucając go ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. A najlepiej by było, żeby w ogóle wyjechał za granicę. I Bolesław Lesman za granicę wyjechał. Więc proszę Państwa, my mamy tę książkę w ręku. Ona i bez tych wątków o Aitingonach jest ciekawa, ale te wątki dodamy sobie na blogu, bo ja myślę, że jak Państwo zajrzycie w biogram Leonida Aitingona, to paru osobom ścierpnie skóra. A też może i warto kupić po złoty 90 książkę Jerzego Urbana na Allegro pod tytułem Widzewski Królik. Andrzej Izerski ją napisał i sprawdzić, na ile to jest zgodne i czy eksperci z tytułami profesorskimi, których nazwiska są tutaj we wstępie wymienione, czy eksperci z tytułami profesorskimi rzeczywiście mieli rację, stwierdzając, że to nie jest żaden plagiat i że to nie jest podprowadzenie całego schematu powieści człowiekowi, który się nad tym napracował, no bo przecież znalezienie tych wszystkich informacji, mówmy się, to nie leżało na ulicy, tak? To jest taka książka. Trzeba było się trochę nachodzić i znać parę osób. Czy ci eksperci mieli rację? Państwo możecie to stwierdzić naocznie i potem będziemy o tym dyskutować szeroko, mam nadzieję. A ja o tej książce będę mówił jeszcze nie raz, bo jest ona warta tego. A wydawnictwo, które prowadzi pan Kusiński, Książki o Łodzi, wydało też inne książki o tym fantastycznym mieście, które jest chyba jedynym tak naprawdę światowym albo pozostałością po jedynym światowym, prawdziwie uniwersalnym ośrodku miejskim, jaki istniał na ziemiach polskich. Dlatego ja nie lubię tego gadania Łódź, miasto czterech kultur. Żadnych tam czterech kultur. To jest po prostu miasto globalne, metropolia poważna, no dzisiaj już nie, w której się rozgrywały poważne rzeczy i robił tam karierę ktoś taki jak prezes Oskar Kohn. Szczerze Państwa zachęcam, to nie koniec naszej przygody, będziemy o tym rozmawiać dalej, no a wkrótce to będzie u nas w sprzedaży. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.